Drodzy Państwo, my powracamy. Pierwszy goście w naszym studiu. W naszym studiu gościmy ojca Marka Kosacza, dominikanina. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Zbliżają się bardzo ważne święta, bardzo ważne święta. Jutro mamy Dzień Wszystkich Świętych. W piątek będziemy wspominać wszystkich naszych zmarłych. To może na samym początku takie pytanie. Te święta, które nadchodzą, to są bardziej święta radosne, czy to są bardziej święta, które zmuszają nas do dumy, do zadumy, no i również do takiej chyba lekkiej tęsknoty za tymi, którzy odeszli, czyli wydawać by się mogło, że to jednak święta trochę bardziej smutne. Pierwszy Dzień Wszystkich Świętych to jest jedna wielka impreza w niebie. Mhm. Wino leje się strumieniami i to jest dzień, którym powinniśmy Panu Bogu dziękować za naszych bliskich zmarłych, za świętych, za to, że Pan Bóg w tych różnych ludziach pokazał swoje piękno. I wtedy oddajemy cześć wszystkim świętym, to znaczy jest to jeden z najbardziej radosnych dni w Kościele. 2 listopada jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i to jest właśnie dzień szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli, o naszych bliskich zmarłych, o tych, którzy oddali życie za ojczyznę w jakichś ważnych sprawach. Wtedy, właśnie wtedy warto iść na groby, ofiarować za nich modlitwę, zapalić świece, wspomnieć także, albo na przykład zastanowić się, czy żyjemy wartościami, które nam przekazali. Mhm. Drugi dzień, wtedy większość z nas idzie na groby. Skąd się wzięła taka w ogóle tradycja odwiedzania grobów? Skąd się wzięła tradycja, nie wiem, czy stawiania kwiatów, stawiania zniczy, czy tak jest wszędzie? Sądzę, że tak, tylko pod różnym kątem. My stawiamy znicze, ktoś kładzie kwiaty. W Niemczech na cmentarzach widziałem bardzo często zabawki, rysunki, które wnuczkowie przynoszą babci czy dziadkowi, kamyczki, ozdoby. Także czasami wygląda grób osoby szczególnie kochanej jak plac zabaw po prostu. Dzieci albo wnukowie bardziej przynoszą z miłości, ofiarowują babci, dziadziowi to, co mają. Albo na przykład po prostu dba się o te groby z wiarą, że jest to gest wdzięczności. Zresztą piękne są obrazy, kiedy ktoś pielęgnuje, myśli wtedy o tym bliskim, albo po prostu przyjdzie, usiądzie na ławeczce i siedzi. To też jest znak pamięci. W 2 dniu listopada wspominamy naszych zmarłych. Pierwszego dnia wspominamy wszystkich świętych, tak jak ojciec powiedział. To teraz pytanie, czy to, że odwiedzamy groby naszych bliskich już 1 dnia listopada, oznacza, że mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że oni wszyscy już są świętymi? No bo dlaczego idziemy 1 dnia też na groby? Znakomity pomysł. Chciałbym, aby tak było i naprawdę tę ideę z całego serca podzielam. Prawda jest dużo bardziej banalna, to znaczy po wojnie mieliśmy w naszym kraju jeden dzień wolny wszystkich świętych i wtedy właśnie to się wszystko jakoś w naszym myśleniu skumulowało. Ale byłbym szczęśliwy, gdybyśmy przychodząc we wszystkich świętych na groby naszych bliskich, za ich wstawiennictwem modlili się. Moja święta mamo, moja święta babcio, babciu, mój święty dziadziu, módl się za mnie w niebie, bo ja wierzę, że tam jesteś. Dobra idea. Dobrze, to może nasi telewidzowie skorzystają, ale zanim 1 dzień listopada, zanim 2 dzień listopada, to jeszcze mamy dzisiejszą noc. Dzisiaj jest 31 dzień października, jutro mamy 1 dzień listopada, ale to właśnie noc między tymi dwoma dniami. No, niektórym mocno psuje krew w żyłach. Chodzi oczywiście o Halloween. To jest święto, które do nas dotarło tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych, chociaż tak naprawdę wypłynęło z Europy, bo narodziło się w Irlandii, później pojechało do Stanów Zjednoczonych. Teraz do nas powróciło w mocno zmienionej formie. Co ksiądz myśli o tym właśnie dniu? Pamiętam taką sytuację, gdy wracałem z zajęć w habicie, zaczepiło mnie parę młodych ludzi udających się na imprezę i mówią: hej, ale masz świetne przebranie. Oni już tam byli poprzebierani za jakieś koście trupy. Ja mówiłem, że to na szczęście to jest mój naturalny strój, prawda? Natomiast dobrze jest wtedy pójść na imprezę, spotkać się ze znajomymi, odetchnąć trochę od pracy. Dobrze jest wyspać się, ponieważ 1 listopada to będzie dzień intensywny. Przyznam się, że nie przekonują mnie te różne nawiązania do demoniczne, spirytystyczne, okultystyczne, satanistyczne, celtyckie i tak dalej. Uważam, że komercja, nasza popkultura tak to zmieniła, że szatan ma kłopot, ponieważ nie może się przez tą papkę przebić ze swoimi pokusami i dobrze. Ale to chyba jest taki dość spory wielogłos w Kościele. Dobrze, że jest wielogłos w Kościele. Oczywiście różnorodność każdemu pomaga, ale
wiele biskupów, nawet biskupów, nie pamiętam już dokładnie, który to był biskup, ale ostrzegają przed właśnie Halloween, że spirytualizm, że okultyzm, że ogromne zagrożenie przede wszystkim dla młodych ludzi, bo to młodzi ludzie przede wszystkim uczestniczą w tym dniu, w tym świętowaniu tego dnia. No i to mnie właśnie martwi. To znaczy oczekiwałbym od księży biskupów, żeby w związku z uroczystością Wszystkich Świętych nie tłumaczyli nam, na czym polega demoniczność tego Halloween, ale żeby napisali nam piękne teksty, listy, opowiedzieli nam o świętości, jak oni dążą do świętości, żeby zachwycili swoich wiernych pragnieniem świętości. To by było to. Mhm. No to skąd tyle tekstów, tyle wrzawy wokół tego święta? Im bliżej do Halloween, tym coraz więcej artykułów w różnego rodzaju gazetach o Halloween. My się jakoś strasznie boimy tego Halloween, część z nas. Powiem tak, jeśli ktoś ma w sercu jakiś niepokój związany ze złem, na przykład kiedyś w coś się zamieszał, albo czuje, może wyczuwa jakieś takie duchowe sprawy, jest bardziej wrażliwy, to ja mówię tak, warto się nie pakować w jakieś zło. Nawet pod pozorem dobra, nawet jeśli ono jest takie właśnie ekscytujące, bo zło jednak ma coś w sobie takiego ekscytującego. Lepiej dać sobie spokój. Natomiast chodzi o to, żeby się zafascynować dobrem i pięknem. Mhm. Chodzi o to nie, żeby pójść do kiepskiej galerii i narzekać, jakie te obrazy są fatalne, ale pójść do dobrej galerii i po prostu oniemieć na widok piękna. Mhm. Tak widzę ten dzień, tę noc, to, co nas czeka. To skoro tak, to gdzie ojciec będzie spędzał ten dzień, tę noc? Ja tę noc będę spędzał w swoim własnym łóżku w klasztorze, ponieważ muszę się wyspać. Jutro mamy normalny dzień pracy i dzisiaj jeszcze czeka mnie dużo spowiedzi wieczorem, także będziemy po prostu trochę zmęczeni. Wieczorem będę miał mszę dla młodzieży o 17:17, potem siedzimy przy herbacie w naszej sali. A 2 listopada też będzie msza wieczorem i idziemy na groby z młodzieżą. Rozumiem. Nie ma się czego bać. Halloween to już jest tak skomercjalizowane święto, że ono nikomu zaszkodzić nie może. Takie chyba są najważniejsze wnioski z dzisiejszego naszego spotkania, z dzisiejszej naszej rozmowy. No i jutro się wszyscy bawimy. Nie tylko ci w niebie, ale my na dole też powinniśmy się bawić, prawda? Dobrej zabawy życzę panu i państwu również. Ja się przyłączam do tych życzeń ojca Marka Kosacza, który do nas dzisiaj dotarł wprost z Alei Niepodległości, bo tam macie swój klasztor, prawda? Jak najbardziej. Dokładnie. My, drodzy państwo, na chwilę się rozstaniemy, ale za chwilę porozmawiamy o komunikacji miejskiej i o podwyżkach cen biletów. W styczniu podobno czeka nas podwyżka. Podobno, bo jeżeli się zepniemy, jeżeli zbierzemy podpisy i jeżeli radnym uda się przegłosować, no to w styczniu podwyżki nie będzie, ale to wszystko zależy od nas. O co chodzi? Odpowiedź już za chwilę.